Więc ja nazywam się Krzysztof Lisiecki, jestem studentem na UMK, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Aktualnie na 5. roku, więc już pod koniec swojej przygody na UMK, przynajmniej tak zakładam. I chciałem dzisiaj opowiedzieć właśnie o Redshifcie, czyli o czymś, co w badaniach, które my prowadzimy z Kasią, jest bardzo kluczowym aspektem i często wykorzystywanym. To jest taki parametr, który w ewolucji galaktyk, czy właśnie w kosmologii też no jest praktycznie bez niego trudno znaleźć jakiś artykuł naukowy. Przejdę po nim bardzo, bardzo tak podstawowo. Tutaj widziałem, że dokładnie ten sam obrazek był pokazany wcześniej. Miałem trochę opowiedzieć o tych rzeczach, ale skoro już słyszeliście, to tak naprawdę skupię się tylko na tym ostatnim parametrze, czyli na tym prawie Hubble'a, które pozwala nam mierzyć odległości do widzialnych obiektów, tych najdalszych, które obserwujemy. Czyli wyłączamy tutaj te obiekty poza granicami widzialnego wszechświata, o których była mowa. I może przejdźmy od razu do tego prawa Hubble'a, ponieważ w latach 20. to był amerykański astrofizyk. Teraz pewnie wszyscy kojarzą go tylko z teleskopem, ale on bardzo przyczynił się do rozwoju astronomii i w 29 roku opublikował taką pracę, w której przedstawia rozkład prędkości galaktyk w zależności od ich odległości od drogi mlecznej. No i zauważył taką zależność, że te wszystkie galaktyki od nas w jakiś sposób uciekają. I to nie tylko w jakiś sposób, ale bardzo konsekwentny sposób, że im dalej znajduje się konkretna galaktyka, tym szybciej się od nas oddala. I ja tutaj chciałem zwrócić uwagę na to, że to jest rok 1929, niespełna 10 lat po wielkiej debacie, kiedy astronomowie zastanawiali się, czy droga mleczna jest jedynym obiektem we wszechświecie, czy to jest nasz cały wszechświat, to można się zastanowić, jak szybko ówczesnym ludziom, ówczesnym naukowcom ten wszechświat wręcz rósł w oczach. Najpierw dowiadujemy się, że poza drogą mleczną są inne galaktyki, a dosłownie 10 lat później dowiadujemy się, że tak naprawdę te galaktyki jeszcze od nas uciekają, więc coś musiało się wydarzyć, coś się dzieje. Nie do końca jeszcze wiemy co, ale no jest to coś dużego. Zastanawiając się, dlaczego te galaktyki się od nas oddalają, dlaczego od nas uciekają, no to współcześnie teoria mówi o tym, że wszechświat się rozszerza, tak jak było wspomniane w poprzednim referacie. I to jest coś, co często przysparza ludziom trochę trudności do wyobrażenia sobie, bo tu nie chodzi o to, że te obiekty po prostu się poruszają w przestrzeni, tylko tak naprawdę tej przestrzeni przybywa między nimi. Więc najczęściej właśnie taką metaforą tego rozszerzania się wszechświata jest ten balonik, który z każdym napompowaniem, pomimo tego, że te obiekty względem układów współrzędnych, które mamy na niej namalowane, one się tak naprawdę nie poruszają, czyli mogą mieć zerową prędkość, to w jakiś sposób się od siebie oddalają. I w taki właśnie sposób rozumiemy teraz rozszerzanie się wszechświata i w taki sposób stąd bierze się to oddalanie się od nas galaktyk, ale wiemy, że się przesuwają, ale skąd wiemy, z jaką prędkością się od nas oddalają? Skąd wiemy właściwie, że się oddalają, bo to też nie jest coś bardzo prostego do wyobrażenia sobie. I tutaj przychodzi nam z pomocą coś, co nazywa się efektem Dopplera, o czym bardzo wielu z nas pewnie słyszało. To jest coś, co pamiętam w liceum było już poruszane i zawsze jest dokładnie ten sam przykład. To jest karetka, która mija nas na ulicy, jadąc w naszą stronę, ma wyższy dźwięk niż kiedy już nas minie i się od nas oddala. To jest bardzo proste do... Taki eksperyment prosty do przeprowadzenia. I ja często, jak opowiadam ludziom o tym, w jaki sposób to działa, no to mówię o tym, że ta karetka, emitując dźwięk w trakcie swojego ruchu,
jeśli jedzie do nas, to ona tak naprawdę goni ten dźwięk przez to te odległości między kolejnymi falami, które wypuszcza, są mniejsze. Przez to ta częstotliwość się podnosi, my słyszymy to jako nieco inną, no, nasze uszy odbierają to jako inną charakterystykę dźwięku po prostu. Ale wspomniałem już o tym, że to działa z falami, a w astronomii, jak wiemy, dźwięku nie ma, całe szczęście, bo byłoby całkiem głośno, więc my ograniczamy się do światła. I tutaj, jeśli chodzi o fale dźwiękowe, no to łatwo sobie wyobrazić jakieś, powiedzmy, nazwijmy to jakimś układem odniesienia, czy też punktem odniesienia, względem którego będziemy tę różnicę znajdować. No to w świetle to jest nieco trudniejsze, bo jeśli mamy taki równy rozkład, no to gdzie tam znaleźć taki punkt odniesienia? No i tutaj kolejne coś, co przychodzi nam z pomocą, to jest spektroskopia, czyli taka nauka o oddziaływaniu światła z materią. I takim kluczowym dla astronomii aspektem jest to, że każdy pierwiastek, który emituje bądź też absorbuje w zależności od warunków światło, robi to w bardzo konkretny sposób. Pierwiastek to już nawet za dużo powiedziane, bo to może być konkretny atom tego samego, no to musi być powiedzmy ten sam izotop na przykład, czy też ta sama cząsteczka, one zawsze mają te same skwantowane, czyli no, na tym samym poziomie skwantowane poziomy energetyczne, przez co to widmo, które obserwujemy, widmem nazywamy właśnie tą reprezentację światła, jakie odbieramy, to widmo, jakie odbieramy od konkretnej cząsteczki, zawsze jest dokładnie takie samo. Oczywiście w laboratoryjnych warunkach. Możemy to porównać jako taki odcisk palca konkretnej substancji. Ona zawsze będzie miała dokładnie to samo widmo. No jest to związane, tak jak już mówiłem, z tymi skwantowanymi poziomami energetycznymi, czy też powłokami elektronowymi. No właściwie nie tylko powłokami, bo to mogą być też wzbudzenia rotacyjne, czy chyba jest jeszcze trzeci rodzaj, który mi wypadł teraz z głowy. W każdym razie ze względu na to, że są skwantowane te poziomy energetyczne, to przeskok między jednym a drugim poziomem emituje dokładnie ten sam, nie ten sam foton, ale foton o dokładnie tej samej energii. I to pozwala nam w takim widmie znaleźć konkretne punkty odniesienia. Więc badając sobie taką substancję w laboratorium na Ziemi, dostajemy nasz template, nasz właśnie punkt odniesienia i potem obserwując inne źródła kosmiczne, odnosząc się do tego template'u, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to źródło się od nas oddala, czy się do nas przybliża. I to jest bardzo szeroko wykorzystywane zjawisko w astronomii. Zarówno to oddalanie się, czyli redshift, oczywiście red i blue no to są kolory i shift to jest przesunięcie, więc po prostu to widmo przesuwa się albo w jedną, albo w drugą stronę w zależności od tego, czy źródło się od nas oddala, czy się przybliża. I zarówno redshift i blue shift są często wykorzystywane w astronomii, natomiast ja chciałem się zająć redshiftem i to takim konkretnym, bardzo konkretnym redshiftem, o którym już zacząłem nieco mówić. I jest to właśnie ten parametr opisujący, w jakiej odległości znajduje się od nas źródło i właściwie z jakiego momentu czasu w historii wszechświata zostało to światło, które obserwujemy, wyemitowane. Właśnie na podstawie tych obserwacji spektralnych czasami wykorzystuje się też inne metody w ewolucji galaktyk. Właściwie w badaniu galaktyk wykorzystuje się na przykład dopasowywanie takiego całkowitego, szerokiego widma galaktyki, bo wiemy, że w galaktyce są różne komponenty świecące, na przykład gaz, gwiazdy i wiemy na podstawie już naszych badań i symulacji, wiemy jak te komponenty powinny w sumie razem emitować światło, więc konkretne feature'y, konkretne zależności, które możemy zobaczyć w takim widmie, całym widmie galaktyki, też możemy w jakiś sposób przenieść na informacje na temat redshiftu, czyli tego przesunięcia ku czerwieni,
I to jest również wykorzystywane w astronomii, jednak ma znacznie więcej takich problematycznych założeń. Dlatego ja w tej prezentacji skupiłem się jednak na tym spektroskopowym potwierdzaniu. I tutaj możemy zobaczyć, jak wygląda ta skala redshiftu w porównaniu do czasu życia naszego wszechświata. Bo skala redshiftu nie jest skalą liniową, więc musimy pamiętać o tym, że jeśli coś znajduje się na redshifcie dwa razy większym niż inny obiekt, to nie oznacza, że jest dwa razy starszy. Ta skala jest nieco bardziej skomplikowana. I na redshifcie 0, czyli no na redshifcie 0 znajdujemy się my teraz, czyli obecnie 0, czy tak, 0, 0. Oczywiście 0, na redshifcie 0 znajdujemy się my obecnie. Ten najbliższy wszechświat, o którym mówimy zwykle jako lokalny wszechświat, no to jest redshift mniejszy niż 1. Musimy też sobie zauważyć, że to jest ostatnie ponad 5 miliardów lat. 5 miliardów lat życia wszechświata, mówimy o nim jako o lokalnym wszechświecie, to trzeba sobie wyobrazić, jak wielką strukturą jest nasz wszechświat, w którym żyjemy i jak astronomowie go badają, na jakie pomysły wpadają, żeby to badać. No i idąc dalej, czas, że tak powiem, że idąc do wielkiego wybuchu, ten redshift dąży do nieskończoności w pewnym momencie. I tak możemy przejść przez całą ewolucję wszechświata. No i ostatnim już takim punktem, o którym chciałbym wspomnieć, to jest najdalszy obiekt potwierdzony spektroskopowo, właśnie ze spektroskopowym redshiftem. To jest taka galaktyka odkryta, wydaje mi się, że rok temu, ale tu pewności nie mam, ale łatwo można to sprawdzić, bo ta publikacja była całkiem głośna. To jest ten obiekt, mała biała kropka, która wyemitowała do nas to światło. Właściwie tak, no, jest odległa od nas o 13 miliardów lat świetlnych. No i tutaj jest właśnie ten parametr Z11, czyli właśnie to nam mówi o tym, że jest na redshifcie 11. To jest kolejna nieprawdopodobna rzecz, o której często w takim codziennym życiu zapominamy, jak wielki jest wszechświat i jak wielkie odległości dzielą nas od innych obiektów. I z tą myślą chciałbym wszystkich zostawić i podziękować bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to ja oczywiście w miarę możliwości odpowiem. Dziękuję.